Wielki finał, taśma w górze. One is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting herd. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. He never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go fuck it. With a thousand lies and a good disguise. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away. Witam bardzo serdecznie w drugiej odsłonie magazynu Piąte Okrążenie, gdzie spotykamy się z gośćmi, którzy uzyskali tytuł MVP w danej kolejce ligowej w lidze Speedway Hacks. Dziś moim gościem będzie zawodnik ZWAM-u, drużyny Wygra Lepszy Albo My, która do tej pory odniosła tylko jedno zwycięstwo, a tytuł MVP w czwartej kolejce razem z Filipem Sokołowskim uzyskał Marcin Szałek. Witam Cię bardzo serdecznie, Marcinie. Witam Cię, Bartku, witam również wszystkich słuchaczy. Chciałem Cię, Marcin, powitać piosenką. Mam nadzieję, że od razu Ci się skojarzy, od razu będziesz wiedział, co to za piosenka. Jesteś gotowy? Gdzie możemy zaczynać. Chciałem Cię zapytać, z czym ta piosenka Ci się kojarzy, bo na pewno ją znasz. Czy to hymn zespołu z Gdańska? No, na pewno kojarzy mi się z żużlem w tym mieście. Ostatnio też mieliśmy przecież sytuację, kiedy Henryk Żyto zmarł, także też zrobiło się trochę głośno o tym. Więc na pewno gdzieś ta piosenka zawsze jest pamiętana, ale też jako rodowity torunianin to jestem bliżej klubu Apatora. Nie puściłem tej piosenki przypadkowo, ponieważ polecił mi ją Darek Jagła, mówiąc, że bardzo często ją puszczałeś. I nie wiem właśnie skąd takie chęci do słuchania melodii drużyny z Gdańska, a nie właśnie z Torunia. Czy tutaj Darek coś pokręcił? No tak, zgadza się, ta piosenka jest związana po prostu z jedną z imprez, w której braliśmy z Darkiem udział, no i po prostu ta piosenka była często puszczana. Okej, żeby nie przedłużać, przypomnę tylko, w jakich czterech konkurencjach będziesz dzisiaj brał udział. Będzie to Speedway Hacks Extra Level, czyli cztery okrążenia, które trzeba przejechać w jak najszybszym czasie. Następnie staniesz twarzą w twarz z quizem. Później zgadnij kto to, czyli trzy opinie zawodników o tobie i na koniec zakończymy to w ogniu pytań. Speedway Hacks Extra Level. Tutaj nie mamy tak naprawdę limitu czasu. Natomiast na pozostałe trzy konkurencje, czyli quiz, zgadnij kto to i w ogniu pytań masz razem 10 minut. Więc nagramy wszystko, wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi. Natomiast ja na sam koniec już po nagrywaniu zbieram te wyniki czasowe i jeśli nie zmieścisz się w 10 minutach, to gdzieś po prostu będziemy odejmować punkty. To jest najczęściej w ogniu pytań, więc jak najbardziej powinno Ci zależeć na czasie, natomiast jest to zabawa, więc warto po prostu cieszyć się tą chwilą. Chciałem się Ciebie zapytać, czy jesteś w takim razie gotowy do Speedway Hacks Extra Level? Tak, myślę, że tak. Jesteśmy już na torze. Marcin wjeżdża w pole C, ja jestem już tutaj obok kulki startującej. Przypominam, cztery okrążenia toru Speedway Hacks Extra Level. Czas do pobicia, 47 sekund i 10 setnych Filipa Sokołowskiego. Ja będę na bieżąco komentował. Wystartowaliśmy. Marcin odbija slalom. Dość płynnie. Zatrzymanie na jednej kulce, wąsko i ciasno, 12 sekund, podobnie jak Filip,
slalom. Dość płynnie. Aj, aj, aj. Tak blisko. Tak blisko jak ja. 22 sekundy trwała przygoda Marcina na torze Speedway Hacks Extra Level. Czas jednak nie zostanie zaliczony. Marcin, czy duży poziom trudności tego toru? Tor jest do objechania, niestety troszkę problemy sprzętowe nie pozwoliły, ale jak najbardziej jest możliwość, żeby na nim pojechać płynnie. Zresztą Filip był w stanie wykręcić dobry wynik, także... Marcin jest już po Speedway Hacks Extra Level, a teraz przechodzimy do kolejnej konkurencji magazynu Piąte Okrążenie, czyli quiz. Quiz składa się z 10 pytań, w każdym pytaniu mamy 3 odpowiedzi, A, B i C. Zadaniem zawodnika, gościa jest odpowiedź na wszystkie 10 pytań w jak najkrótszym czasie i uzyskanie jak najwięcej poprawnych odpowiedzi. Marcin, czy zasady są zrozumiałe i czy jesteś gotów? I ruszajmy. Czas, start, pierwsze pytanie. W swoim pierwszym występie w lidze Speedway Hacks jechałeś oczywiście w barwach Szkoły Mistrzostwa Speedway Hacks przeciwko rezerwom TSL. Mecz odbył się w Bydgoszczy. Ile wtedy zdobyłeś punktów? 13, 14 czy 12? Szczerze mówiąc, w ogóle nie pamiętam tego meczu, ale strzelę, że 12. Niepoprawna odpowiedź. 13 punktów wtedy zdobyłeś w 6 startach. Kolejne pytanie. Klubem, który zdecydował się wziąć z draftu pierwszego zawodnika w historii SMS był Zbieranina Zadymiarzy, Wygra Lepszy albo My, Piccolo Racing. Patryk Bucki to był chyba... Kurczę, no nie wiem, Vlam powiem. Bardzo dobra odpowiedź, tak jest. Vlam jako pierwszy wziął zawodnika z draftu. Właśnie Patryka Budzkiego. Trzecie pytanie. Najwięcej punktów w rankingu wszechczasów po sezonie 06 miał Daniel Roszak, Mateusz Gutman czy Krzysztof Kordalewski? Kordalewski. Bardzo dobra odpowiedź. Czwarte pytanie. Odkryciem rozgrywek w sezonie 06 został zawodnik SMS. Kto to był? Marcin Szałek, Dariusz Jagła, Kuba Bluszcz. Darek Jagła. Dobra odpowiedź. Piąte pytanie. Najlepszym zawodnikiem pod względem średniej biegowej w sezonie 04 w Ekstralidze był Mateusz Dziopa, Damian Choinka czy Kamil Tokarczyk? Kamil Tokarczyk. Tak jest. Szóste pytanie. Najwięcej przejechanych imprez do końca sezonu 06 w lidze Speedway Hacks miał Adam Antosik, Dariusz Wachowicz czy Bartosz Całosiński? Dariusz Wachowicz. Niepoprawna, Bartosz Całosiński. Siódme pytanie. Tylko on przekroczył sumę 200 oczek, punkty plus bonusy w jednym sezonie ligowym i zrobił to dwukrotnie. O kim mowa? Krzysztof Kordalewski, Daniel Roszak czy Ziemowit Dziopa? Krzysztof Kordalewski. Bardzo dobra odpowiedź. Ósme pytanie. W kolejnym tygodniu będziemy mieli trofeum Speedway Hacks. Pierwszym zwycięzcą tego turnieju był Kacper Kiełpiński, Tomasz Kędzierski czy Konrad Skiba? Kacper Kiełpiński. Niepoprawna odpowiedź. Pierwszą edycję wygrał Tomek Kędzierski. Dziewiąte pytanie. Najdłuższy stażem zawodnikiem w zespole Vlam, który jeździ w lidze Speedway Hacks jest Bartosz Szymeczko, Piotr Wusek czy Marcin Szałek? Bartek Szymeczko. Tak jest, jak najbardziej. Dziesiąte, ostatnie pytanie. Szkoła Mistrzostwa Speedway Hacks zdobyła w swojej historii 2 medale w pierwszej lidze. Jakiego koloru? Złotego, srebrnego czy brązowego? Brąz. Tak jest, bardzo dobra odpowiedź. Czas stop. 7 poprawnych odpowiedzi. W czasie 3 minut i 2 sekund, czyli w czasie szybszym niż Filip, natomiast poprawnych odpowiedzi było mniej. Dobry wynik, natomiast w tym momencie, Marcinie, jesteś za Filipem i w tej konkurencji niestety nie udało Ci się pokonać. Czy jesteś gotów na kolejną konkurencję, czyli zgadnij kto to? Przypomnę tylko, że w niej zawarte są opinie, zdania 3 zawodników o Tobie, krótkie, zawodników, których znasz. Czy jesteś gotów, żeby podejść do tej konkurencji? Jestem gotów. Czas, start. Pierwsza opinia. Najlepszy junior ligi. Co ciekawe, jego skuteczność na torze jest wprost proporcjonalna do umiejętności opróżniania kufla z piwem. Kto mógł tak o tobie powiedzieć? Mateusz Dziopa.
Bardzo dobrze, jak najbardziej. Mateusz Dziopa, czyli twój kapitan z Wlan. Jako pierwszego go poprosiłem, nie było najmniejszego problemu. Druga opinia. Wprowadził mnie do Speedway Hacks. Dobry zawodnik, który zawsze chętnie mi pomaga. Jednak jedyne, czego mu zazdroszczę, to te świetne odbicia. Dariusz Jagła. Tak jest. Ostatnia. Na bandach czuję się jak ryba w wodzie. Mógłby po nich latać jak Tomasz Golob po bydgoskim owalu. Za niedługi czas będzie gotowy na bycie stałym uczestnikiem Grand Prix. Kto mógł o tobie tak powiedzieć? Tu nie mam pojęcia. Strzelę, to ty, Bartku. Nie, to był Gracjan Lustig. Poprosiłem Gracjana, z którym minęliście się w SMS-ie. Natomiast bardzo chętnie udzielił mi tej odpowiedzi. 2-3, czyli tak jak Filip. Ale w o wiele krótszym czasie, bo Marcinowi zajęło to tylko minutę. I dzięki temu w tej klasyfikacji na razie prowadzi i wyprzedza Filipa. Przechodzimy do ostatniej konkurencji, którą jest w ogniu pytań. Zmierzysz się tutaj z 20 pytaniami. 10 będzie na odpowiedź jednej lub drugiej. Wybór jednej lub drugiej. Druga na kolejnych 5 na dokończenie zdania. I ostatnie 5 na odpowiedź tak lub nie. Czy zasady dla ciebie są zrozumiałe i czy jesteś gotów? Rozumiem. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Czas start. Cenniejsze będzie dla mnie. Utrzymanie z Wlam, medal w brązowej szprycy. Utrzymanie z Wlam. W sezonie 08. Będę dalej we Wlam, odejdę z Wlam. Będę dalej we Wlam. Trzecie pytanie. Chciałbym kiedyś się spotkać w jednym zespole. Z Adamem Antosikiem, z Kubą Wójcikiem. Z Kubą Wójcikiem. Czwarte. Lepszym kapitanem był dla mnie Mateusz Dziopa, Bartek Całusiński. Mateusz Dziopa. Piąte pytanie. Lepsza atmosfera panuje w Szkole Mistrzostwa Speedway Hacks. Wygra lepszy albo my? Wygra lepszy albo my. Szóste pytanie. Jestem kapitanem i buduję zespół. Na lidera wybieram. Filipa Sokołowskiego, Dariusza Wachowicza. Filipa Sokołowskiego. Nie wiem, jak ułoży się druga część sezonu, ale skończę ze średnią na poziomie. Powyżej 1,750, poniżej 1,750 punktu na bieg. Powyżej. W lidze, ósme pytanie. W lidze ważniejsze jest dla mnie. Mój wynik indywidualny, wygrana drużyny. Wygrana drużyny. Dziewiąte. Jestem kapitanem w Lam. Z jednego zawodnika muszę zrezygnować. Rezygnuję z Damiana Choinki, Mateusza Dziopy. Mateusza Dziopy. Dziesiąte. Najlepszym zawodnikiem Ligi Speedway Hacks jest Mateusz Dziopa, Ziemowit Dziopa. Mateusz Dziopa. Jedenaste. Zaczynamy na dokończenie. Doprowadzę w Lam w sezonie 07 do... Do miejsca w środkowej części tabeli. Dwunaste pytanie. Złoty medal w lidze w sezonie 07 zawiśnie na szyi zawodników jednej drużyny. Która to będzie? Jack Daniels Racing. Trzynaste. Najtrudniej odnaleźć mi się podczas jazdy na torze wy. Bydgoszczy. Mój ulubiony tor to? Gniezno. 15. Mój cel, do którego będę dążyć przed końcem kariery to? To ciągła satysfakcja z jazdy. 16. W przyszłym sezonie na pewno pojadę we Wlam. Tak lub nie? Tak. 17. Chcę na koniec sezonu być najlepszym juniorem w lidze. Nie. Moim celem jest złoto indywidualnych mistrzostw juniorów. Nie. Chciałbym kiedyś pojechać w Jack Daniels Racing. Tak. W przyszłości będę najlepszym ligowym twórcą torów. Tak. Czas stop. Bardzo ci dziękuję. 20 pytań. Powiedz mi, czy... to w ogniu pytań było w jakiś sposób dla ciebie trudne. Starałem się też troszkę bardziej humorystycznie podejść do tematu i stąd pytanie na przykład o najlepszego zawodnika ligi. Wybór był trudny między Ziemowitem a Mateuszem. Nie no, naprawdę fajna sprawa, tak jak Filip mówił. Troszkę też popełniłem sam błędów, bo mogłem się troszkę dłużej zastanowić i wtedy te odpowiedzi były poprawne. Chciałem ci w takim razie bardzo podziękować za udział w magazynie Piąte Okrążenie. Było mi bardzo miło cię tutaj gościć.
Mam nadzieję, że będziemy się mieli jeszcze okazję spotkać tutaj w magazynie. Jeśli nie tym, to w magazynie ligowym. No i życzę Ci powodzenia, żeby te cele, które sobie wyznaczasz, się spełniły i żebyś cały czas czerpał radość z jazdy. Gratuluję MVP czwartej kolejki. I jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Również dziękuję i no właśnie do zobaczenia na torze i poza torem już niedługo. Tak jest. To był magazyn Piąte Okrążenie, odcinek numer 2. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do oglądania, odsłuchiwania. Wszystkiego dobrego.